wam, że to były lata 80. Ten gościu, który się przebił przez, przez tą telewizję, to był takim tamtego czasu hakerem. Dzisiaj są tacy hakerzy, ludzie, którzy mają pewne informacje, którzy w internecie te pewne rzeczy obnażają. My byśmy o tym nie mówili, gdybyśmy się sami tego nie dowiedzieli. To nie jest tak, że my sobie sami to sobie wymyślili. I teraz tak, to jak, oczywiście to jest film, ale daje do myślenia, kim są ci oni w ogóle, co tu się dzieje. No jak człowiek zaczyna się na tym zastanawiać, to zaczyna obserwować rzeczywistość. Teraz tak, na razie powiedzieliśmy, że generalnie jesteśmy w kaczej. Tutaj nami rządzą, tu w ogóle nie wiemy, gdzie jesteśmy, widzimy tylko wyrywy rzeczywistości, jakaś elita tutaj sobie pociąga za sznurki, robi z nami co chce, mediami, ale to pamiętajcie o tym, że to nie są tacy ludzie, jacyś tak jak jakieś złodziejaszki, czy jacyś kombinatorzy, nie. To są ludzie, którzy naprawdę świadomością i intelektem i w ogóle znajomością psychologii przewyższają każdego z nas tutaj dziesiątki razy. To są ludzie, którzy pracują nad tym. To są ludzie, którzy mają naprawdę wgląd w takie informacje, że nam się w pale w ogóle nie mieści. Jeżeli na przykład robią reklamę dla dzieci do zabawek, to tam pracuje cały sztab psychologów nad tym. I wiecie, jaki jest cel? Jak mają zrobić w podświadomości dziecka, żeby dziecko zamęczyło rodzica, żeby im kupiło tą zabawkę. To jest ich cel. I to jest wypowiedź z filmu pod tytułem Korporacja. Jeżeli chcecie, to sobie zobaczcie, na necie można zobaczyć. Normalnie wpiszcie na YouTubie Korporacja, w ogóle cały film o korporacji. Jak korporacje, które produkują zabawki, jak manipulują właśnie reklamami. To jest nieprawdopodobne. To nie jest takie proste, jak nam się wydaje, że oto widzimy obraz i to coś mówi, ale za tym obrazem kryje się informacje takie, które wpadają w naszą podświadomość i motywują nas do działania jakiegoś, nie? No i tak, no powiedzieliśmy, jesteśmy w kaczej, no masakra i w ogóle na tym podziękujemy i pójdziemy do domu, no to w ogóle jest katastrofa. Ale żeby z tej rzeczywistości wyjść, to znaczy, żeby dalej w niej być, ale żeby zrozumieć, czym ona jest, to jest pewien proces. I tak? Mogę coś powiedzieć, chciałem dorzucić coś takiego. No. Kiedyś zepsuł mi się telewizor, nie oglądałem chyba rok czasu. Jak później zacząłem rozmawiać z niektórymi, a oglądałeś to, oglądałeś tamto, robisz seram, to mówię, nie oglądałem tego. Nie? I zacząłem troszeczkę inaczej na nich patrzeć, że zaczęli takie bzdury gadać, że o których ja w ogóle nawet nie wiedziałem, o co chodzi w tym wszystkim, nie? Ale ten telewizor mnie zmienił, tak, tego momentu mnie po prostu zmienił i zobaczyłem, jak to wszystko mniej więcej wygląda. Tak, wie pan, to telewizor, to mówi się, że to jest skrzynia dla idiotów, oficjalnie. Tylko, że wiecie, tak naprawdę dalej jesteś, bo ja nie oglądam telewizji, moje rodzice to jest pokolenie telewizji, nie? Byle większe, ja widzę Forza ostatnio do mojego i tam kilka lat temu i tam już widzę większe, jeszcze większa ta plazma, nie, czy tam CD, jeszcze większa. No ale teraz, moi rodzice nieświadomie oglądają telewizję, patrzeni w ekran, ale wam powiem tak, my się niczym nie różnimy. No, od tego wam będzie jeszcze jest gorzej. Dlatego, że nam się wydaje, że my tak, no mnie się tak wydaje przynajmniej, wydawało mi się, że oto ja sobie zobaczę na internecie, co bym chciał, to ja wybieram programy, nie? Że nie oni mnie programują i mi się wydaje, że jestem wolny, a tak naprawdę to się stało moim ołtarzykiem w pewnym momencie. I to dokładnie to samo jest, to się niczym nie różni. Czy ktoś ogląda telewizję, czy ktoś patrzy się w ekran komputera. Mało tego, nie będę tutaj się rozwodził teraz na temat Facebooka, bo byłem jednym z pierwszych chyba, który był w Facebooku w 2004 roku, jak w Stanach mieszkałem, kiedy Facebook wchodził. To był wielki szał w ogóle. Teraz nasza nie mam... klasa? Proszę? Nasza klasa? Nasza klasa też, oczywiście, jak najbardziej. Ale nie chcę teraz wchodzić w tematy, dlaczego z tego wyszedłem i tak dalej, może sobie ktoś poczyta, co to jest w ogóle Facebook? Do czego doprowadza ludzi? Jak uzależnia? To jest nieprawdopodobne. Jak działa na jej poczucie własnej wartości i tak dalej. To jest abstrakcja w ogóle. Ale do tego nie będę, to jest po prostu lepsza forma wyrafinowania kontroli tak naprawdę. Dlatego internet, wczoraj oglądałem fajny program takiego dość światłowego człowieka, który był w Google'ach. Był gościem Google'a, taki filozof i w ogóle. No i mówił, jakie jest bezpieczeństwo informacji. Że z jednej strony może nam bardzo pomóc, a z drugiej strony może nam bardzo zaszkodzić. Nie? Dobra, ale teraz tak, jak z tej sytuacji wyjść? O co tu chodzi? Chciałbym teraz wam pokazać taki krótki filmik, który pokazuje, muszę to troszkę opisać, żeby wiadomo było, o co chodzi. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że idziecie do świata, spotykacie jakiś świat, taką krainę lub świat, gdzie nie ma trzech wymiarów, tylko są dwa wymiary. Nie wiem, trudno sobie to wyobrazić, ale istoty w tym świecie w ogóle nie znają, że jest do góry. Tylko mają prosto w tył, w prawo, w lewo. W ogóle nie mają pojęcia, że może być do góry albo na dół. Czyli nie mają trójwymiarowości.
wymiaru. Wiecie, o co chodzi mniej więcej? Mhm. Wyobraźmy sobie, że taki świat, taki, tak zwana płaskolandia. I teraz tak, my jadąc do tego świata, patrzymy na te istoty i mówimy sobie, kurde, ale wy jesteście właśnie w kaczej. Bo wam się wydaje, że jest tylko w prawo, w lewo, w przód i w tył i nic więcej nie ma. A my tu mówimy, kurczę, tu jest bryła, może coś być, może coś mieć bryłę. U niej nie ma w ogóle pojęcia bryły. I teraz tak, wyobraźcie sobie, że my tak, do takiego świata idziemy, no to byśmy patrzyli na te istoty jak? No, dokładnie, z góry. Inaczej mówiąc, byśmy patrzyli na nich i tak trochę z pożałowaniem, że oni są świadomi tego, że może być coś więcej niż więcej wymiarów, nie? No dobra, teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że my się tutaj dobrze bawimy w naszych trzech wymiarach, a naukowcy już to udowodnili tam dziesiątki lat temu, że generalnie matematycznie udowodnione jest to, że jest 11 wymiarów. Dla mnie abstrakcja totalna. Ja sobie nie potrafię wyobrazić, co to jest czwarty wymiar. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że te istoty z tamtego czwartego wymiaru, że w ogóle istnieją, jak one na nas patrzą? No też z góry. Albo nie wiadomo, skąd. I tu jest bardzo fajny filmik, który pokazuje, że my jako istoty, jakbyśmy spostrzegali istoty z drugiego wymiaru i co moglibyśmy tym istotom powiedzieć? No powiedzielibyśmy im, słuchajcie, tam gdzie wy żyjecie, to jest wszystko, nie ma innych wymiarów. Tak byśmy im powiedzieli? No, jakbyśmy byli normalnie zdrowo myślącymi ludźmi, takimi, którzy chcą się dzielić informacjami z innymi, dalej mówilibyśmy im tak? Co byśmy im powiedzieli? Co by pani powiedzieli? Że jest coś jeszcze. Mi to wystarczy. Że jest coś jeszcze. I teraz ten film dokładnie o tym opowiada, że bardzo ciekawy film, jeden z moich ulubionych. Po lewej na dole. A tu jest. See things in a way you can't yet. Oh, yeah. Like what? Well, okay. You have a safe hidden in your pantry.
Since I am above you, in the third dimension, I can see inside things in your world. Third dimension? You are a crazy ghost. There's only two. Look. So, to touch the inside of your stomach, how would I do that? Well, you'd have to cut through my skin. Otherwise, it's impossible. Chodzi o to, że kropka stała się kulką. Znaczy ona zawsze była tą kulką, tylko że ona o tym nie wiedziała. I musiał ktoś przyjść z zewnątrz, jakby z innego wymiaru, żeby jej to uświadomić. Oczywiście to jest film, to nie, że kogoś się wyciąga, bo to nie jest tak, że ktoś nas wyciągnie i my nagle się staniemy w czwartym wymiarze. Tu chodzi o wymiar intelektu, ale bardziej ducha, czyli duchowego wymiaru, które, co to jest przede wszystkim, musimy zdefiniować, co to znaczy duchowość w ogóle, bo to też jest wykopycony temat totalnie. Dzisiaj jak mówimy na przykład o nauce, o fizyce kwantowej, to nie mówimy o niczym innym jak o duchowości. Dlaczego? Dlatego, że są pewne rzeczy w fizyce w tej chwili, które jeszcze dla naukowców nie są zbadane. Więc tak naprawdę dla nich to jest praca tak naprawdę na poziomie ducha, czyli na poziomie wiary, na poziomie co tam się może znajdować i tak dalej. Także to przebudzenie to tak naprawdę jest przebudzenie duchowe i bycie dalej w tym świecie, tutaj funkcjonowanie, ale z całkiem jak gdyby innego wymiaru, obserwowanie tej rzeczywistości. I dopiero wtedy możemy mówić o jakimkolwiek wyzwoleniu się i szczęściu. Cała psychologia, całe media, filmy i tak dalej, tak naprawdę nie robią nic innego, jak utrzymują dalej nas tutaj uśpieni, żebyśmy sobie tutaj polepszyli sytuację. Czy coś cię boli, to weź tabletkę. Nie jesteś czegoś nieświadomy, to weź sobie plaster przyklej. Ale nie próbuj myśleć za bardzo, żebyś przypadkiem się nie uwolnił, bo my na tobie musimy zarobić pieniądze. Wiecie, firmy farmaceutyczne nie chcą nas wyleczyć, oni mają coś. Co chcą robić? Chcą nas leczyć. Pomyśl sobie, że gdyby na przykład taka firma Bayer nagle wprowadziła jedną tabletkę, gdzie albo wprowadziłaby, nie wiem, system szkolenia, albo nie wiem, książkę by wydała, gdzie ktoś by przeczytał i by nigdy nie miał w ogóle głowy, no to przecież straciliby miliardy rocznie. Wiecie, co chodzi? To jest oczywiste. To już wszyscy wiedzą, mi się wydaje. Dlatego, jeżeli chodzi o zrozumienie rzeczywistości, a co to znaczy zrozumienie rzeczywistości? Bo ktoś może powiedzieć, dobra, zrozumie tą rzeczywistość, no i co dalej? No, takim najprostszym przykładem można powiedzieć jedno, że dopiero wtedy możemy być jakimkolwiek szczęściu i spełnieniem. Bo zostało nam wpojone, tak naprawdę, podprogowo i tak dalej, że świat jest ciężki, że tu jest trudno, że tutaj mamy przez życie iść przez takie, że mamy się non-stop kształcić, ale nigdy nie mamy być świadomi. Następne szkolenia, nie? Ja nie wiem, że szkoły są złe i tak dalej, a tak naprawdę to produkują co? Produkują systemowych robotów. Wszystko na tym polega.